Hej, jesteśmy dzisiaj w bardzo fajnym miejscu. Ja jeździłem już tutaj wcześniej, fotografowałem tu na przykład pluszcze, dzięcioły. To jest takie miejsce, gdzie łatwy, szybki dojazd, dużo lasów, dużo różnorodnych biotopów, gdzie różne zwierzęta sobie żyją. I dzisiaj przyjechałem tutaj z bardzo ambitnym planem sfotografować Puszczyka Uralskiego. Ja jestem tutaj dzisiaj od rana, tak jak mówię, chodzę za Puszczykiem Uralskim, próbuję go sfotografować, nawet go jeszcze dzisiaj nie widziałem, a byłem tutaj też wczoraj na rozpoznaniu terenu. Czuję też, że mam strasznie zamarznięte usta w związku z tym, że chodziłem tutaj po prostu cały dzień. Teraz jest godzina 14, jest zimno, minus 5, minus 6 stopni. Ja jestem tutaj od samego rana dosłownie i czuję, że mam zamarznięte usta, więc wybaczcie mi, jeżeli coś jest niezrozumiałe. Ja postaram się mówić tak wyraźnie, na ile jestem w stanie po prostu. Więc taki był plan, przyjechać tutaj na Puszczyka, bo wiem, że tutaj się znajduje. Dostałem też potwierdzenie tej informacji od kolegi na Instagramie, że tego Puszczyka tutaj widział i fotografował. I tak od wczoraj chodzę za nim i próbuję go sfotografować. No i jak to ze mną bywa, wyszły w związku z tym różne dziwne komplikacje. Jedną z nich jest to właśnie, co widzicie, czyli dziwna perspektywa, z której nagrywam. Statyw stoi bardzo daleko ode mnie, stoi na górce, dlatego że nie jestem w stanie go rozłożyć. On po prostu mi zamarzł. I musiałem znaleźć jakąś górkę, a no, jak stanę sobie na tej górce, to wasza perspektywa będzie mniej więcej taka, więc po prostu oddalam się tak, żeby ten kadr był w miarę w porządku. Więc bilans po poszukaniu całodniowym Puszczyka Uralskiego jest taki. Zero puszczyka, zamarznięty statyw, zamarznięte usta i bolący kark od chodzenia, od patrzenia cały czas w korony drzew, bo ja dzisiaj cały dzień spędziłem w ten sposób. Z tym plecakiem, który waży około 30 kg, może mniej, około 20 kg akurat w tej chwili, no to chodzenie cały dzień tak strasznie nadwyręża kark, bo plecak ciągnie do tyłu, muszę napinać cały czas plecy. Oczy bolą od patrzenia na bardzo kontrastowe elementy środowiska, no bo jak patrzę tylko na te drzewa i niebo, to po prostu źrenica chodzi większa, mniejsza, no a Puszczyka i tak nie znalazłem, więc generalnie standard. A dlaczego Puszczyk? Słuchajcie, nie mam jeszcze zdjęcia Puszczyka Uralskiego. Będę tutaj chodził tak długo, aż go po prostu wychodzę i zrobię mu porządne zdjęcia, tak samo jak to było z dzięciołem i z jemiołuszkami, które już mogliście oglądać na tym kanale. Więc uparłem się po prostu, że będzie to moja druga sowa w kolekcji, bo pierwsza sowa, czyli uszatka, zamknęła mi 2023 rok. Tą uszatkę pokażę wam tutaj. Na ten temat nie robiłem materiału, bo nie było o czym tam opowiadać. Natomiast udało mi się sfotografować pierwszą w życiu sowę. I uznałem, że w związku z tym, że to wydarzyło się, było to dosłownie ostatnie moje zdjęcie w 2023 roku, więc stwierdziłem, że jak zamykamy rok, tak cały rok powinien się kolejny potoczyć. No i w związku z tym obrałem sobie za cel w tym roku sfotografować jak najwięcej sów, zaczynając od tego Puszczyka Uralskiego tutaj. No, Urala wam dzisiaj nie pokażę, ale trzymam kciuki za to, żeby jak najszybciej mi się udało, żeby materiał o Puszczyku Uralskim mógł pojawić się na tym kanale jak najszybciej. Natomiast w związku z tym, że w poprzednim odcinku obiecywałem, że kolejny materiał będzie na temat sprzętu, to wykorzystam tą moją nieporadność dzisiejszą w kwestii fotografowania sowy i zrobię wam odcinek o sprzęcie na sam początek. Jaki aparat, jaki obiektyw, jak wejść w tą fotografię ptaków. Opowiem wam tak ogólnie, czym się kierować, wybierając swój pierwszy aparat i obiektyw do fotografii właśnie dzikiej przyrody, do fotografii ptaków. Miejcie natomiast świadomość, że jeżeli chodzi o sprzęt, to jest tego naprawdę cała masa do wyboru i oczywiście w komentarzach znajdą się osoby, które będą pisać, że czemu polecasz to, skoro to jest lepsze, czemu polecasz to, skoro to jest lepsze. No więc ja zaznaczam od razu na wstępie, że jest to moja subiektywna opinia, poparta tym, co wybierałem w przeszłości, tym, z czego korzystam teraz i tym, co obiektywnie według wielu fotografów przyrody najczęściej sprawdza się właśnie do jej fotografii. I jest jeszcze jedna rzecz, którą ja wam zaznaczę. Ja oczywiście z tych wszystkich sprzętów, o których będę mówił, które będą się gdzieś tutaj pojawiać, wyświetlać, nie korzystałem, tak? Dlatego, że no, nie miałem możliwości po prostu ściągnięcia, wytestowania każdego obiektywu, każdego aparatu. Natomiast ja bardzo dużo czasu spędzam na tym, żeby robić research odnośnie sprzętu, który na rynku jest, z którego można korzystać. Cały czas nawet fotografując moim Sony mam z tyłu głowy to, na co mógłbym się ewentualnie przesiąść na ten moment w budżecie podobnym z Nikona czy Olympusa. Oraz to, jaki obiektyw wybrać sobie już następny. Większość mojej opinii na temat wielu sprzętów opieram z jednej strony na tym, czego używają znani fotografowie przyrody. Z drugiej strony
polecam Wam wejść sobie na kanał, który robi bardzo ciekawe recenzje i porównania obiektywów i korpusów aparatów. Jest on ciekawy z jednego prostego względu. Wszystkie testy wykonywane są w takich samych warunkach i w taki sam sposób. To znaczy, jeżeli jakiś obiektyw ta osoba testowała pół roku temu czy 5 lat temu i dzisiaj na przykład, to ten test jest wykonany dokładnie w taki sam sposób, na tej samej karcie, na takie same rzeczy zwraca ten chłopak uwagę, więc są to testy bardzo miarodajne w moim odczuciu. Ja największą wagę przykładam do tego, czy obiektyw jest porządnie uszczelniony, czy oczywiście w centrum i w rogach kadru jest maksymalnie ostry na różnych przysłonach, głównie na tej najbardziej otwartej w przypadku fotografii przyrody. I te wszystkie cechy są właśnie testowane przez Christophera Frosta. Ja polecam Wam wejść sobie na jego kanał i wygooglować wewnątrz kanału, szukajką wewnątrzkanałową, obiektyw czy korpus, który czy poznacie tutaj w trakcie tego filmu, czy na przykład znajdziecie sami gdzieś w internecie i nie jesteście do końca pewni, czy on się u Was sprawdzi, czy to jest szkło obiektywnie dobre, czy złe. No, na podstawie jego testów będziecie w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy to jest szkło, które spełnia Wasze wymagania. Kanał Christophera Frosta zalinkuję Wam w opisie, a tutaj na dole wyświetli się Wam imię i nazwisko właśnie po to, żebyście mogli sobie wygooglować. Serdecznie polecam, te testy są naprawdę super, moim zdaniem najlepsze testy sprzętów na YouTubie. No i teraz nie przedłużając, przechodzimy już do mojej opinii co do tego, jak wybrać, w jaki sposób i jaki wybrać sprzęt, zaczynając przygodę właśnie z fotografią przyrody, z fotografią ptaków. Pierwszy wybór, jakiego należy dokonać, to trzeba się zdecydować na to, czy pójdziemy w stronę aparatu z wymienną optyką, czy z obiektywem wbudowanym na stałe. I ja Wam od razu powiem, że ja na dzień dzisiejszy jestem ogromnym wrogiem, że tak powiem, aparatów typu Super Zoom. To są aparaty właśnie takie z obiektywem, który jest wbudowany na stałe, którego nie wymienicie, ale on ma powiększenie optyczne, iluś tam kilkudziesięciokrotne czy kilkusetkrotne. Są to aparaty typowo, moim zdaniem, do podglądania tylko i wyłącznie zwierząt i do robienia zdjęć takich bardziej dokumentalnych, ponieważ te aparaty oczywiście pozwalają być w większej odległości od fotografowanego obiektu. Wystarczy sobie przesunąć palcem czy nacisnąć przycisk i obiektyw przyzumuje Wam tak daleko, jak potrzebujecie. W zasadzie robiąc zdjęcia księżyca tym aparatem, możecie wypełnić kadr tym księżycem. I okej, takie wypełnianie kadru obiektem jest spoko, ale to wszystko kosztem czegoś i zazwyczaj tym kosztem jest światło, jakie macie do dyspozycji, rozmycie tła, które praktycznie nie istnieje, oraz słaba, względnie słaba ostrość. I okej, ja znam masę ludzi, którzy fotografują tymi aparatami i robią naprawdę świetne zdjęcia, natomiast jest to według mnie cięższa sprawa zrobić dobre zdjęcie takim aparatem niż aparatami z wymienną optyką, jeżeli ta optyka i ten aparat jest dobrze dobrany do naszych potrzeb i do naszych możliwości. Więc ja od razu zaznaczam, że tutaj nie będę wspominał kompletnie o aparatach typu Super Zoom, bo są to świetne narzędzia do dokumentacji, do obserwacji ptaków i robienia im zdjęć typowo dokumentacyjnych. Ale jeżeli macie zamiar troszeczkę bardziej ambitnie podejść do fotografii ptaków i przyrody, to moje polecenie będzie szło zawsze w stronę aparatu z zmienną optyką. I podkreślę to jeszcze raz dla pełnej jasności. Ja nie uważam, żeby te aparaty typu Super Zoom były jakieś bardzo tragiczne i złe. Jeżeli ktoś fotografuje takim aparatem, to super, bo najważniejszy, najlepszy aparat dla nas to jest ten, który akurat posiadamy. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc, jakość zdjęć z tych aparatów no nie jest po prostu najlepsza. Kolejny wybór, który musicie podjąć, to zdecydować się, czy będziecie korzystać z lustrzanki cyfrowej, czy z bezlusterkowca. Aparaty bezlusterkowe są zazwyczaj technicznie bardziej zaawansowane niż większość lustrzanek, ponieważ jest to najnowsza generacja aparatów z wymienną optyką. Wszyscy producenci wycofują się, albo już wycofali się całkowicie z produkcji lustrzanek. Pentax tylko z tego, co się orientuje, bardzo mocno idzie i dalej ciśnie te lustrzanki. I dobrze dla nich, bo jest to firma z ogromną historią, z dużymi tradycjami. Ale większość rynku foto w tej chwili nastawia się na bezlusterkowce. I ja też bezlusterkowce będę mocno polecał. Natomiast ich wada jest taka, że na start ten próg cenowy, ta cena, którą trzeba zapłacić w porównaniu do na przykład dobrych lustrzanek, no jest troszeczkę wyższa. Bez lustra, w związku z tym, że są nowsze, że są troszeczkę bardziej naszpikowane elektroniką, z reguły będą droższe, natomiast nie jest to zasadą i można fajnie, rozsądnie kupić bezlusterkowca w cenie dobrej lustrzanki. Dobrym przykładem jest aparat, którym ja na przykład teraz filmuję, to jest Sony A6400.
To jest bardzo fajny aparat. Ja kupiłem go bardzo świadomie i do tego właśnie, żeby nagrywać. I w takim celu, że jeżeli będę chciał podejść troszeczkę bliżej, to mogę sobie od mojej pełnej klatki obiektyw odpiąć i przepiąć go właśnie do tego Soniaka. Ten aparat w tej chwili, sam korpus kosztuje około 3500 zł. I w tej cenie dostajemy całkiem użyteczne wysokie ISO, dosyć dużą szybkostrzelność, fajny wizjer, w którym całkiem sporo rzeczy można zobaczyć, niekoniecznie posiłkując się wyświetlaczem. Więc można jak najbardziej za rozsądne pieniądze kupić fajny aparat bezlusterkowy. Główna różnica między bezlustrem a lustrzanką dla mnie w terenie jest taka, że przede wszystkim lustrzanka oprócz ostatnich modeli i topowych modeli, które wychodziły, miały bardzo słaby tryb live view, czyli jak na przykład chcę sobie na ekranie, na wyświetlaczu podejrzeć to, co ja fotografuję, na przykład siedząc nad stawem i trzymając przy poziomie przy tafli wody aparat, no to nie muszę się, mając bezlusterkowca, kłaść tam na samym dole i patrzeć w ten wizjer, tylko mogę sobie odchylić ekran i wszystko widzę płynnie, fajnie, jeden do jednego, tak jak to będzie wyglądać na zdjęciu. Natomiast w lustrzankach cyfrowych tryb live view, oprócz tego, że te ekrany, wiecie, LCD nie były jakieś super fajne, responsywne, nie miały fajnego odświeżania, z reguły ten obraz nie wyglądał jakoś bardzo fajnie, przycelować, wyostrzyć coś, to dosyć dużą trudność mogło sprawiać, ale przede wszystkim bardzo często w lustrzankach przy trybie live view zmieniał się sposób mierzenia ostrości, to znaczy aparat brał pod uwagę inne czynniki, ustawiając ostrość podczas wyświetlania obrazu na ekranie, a zupełnie inaczej ustawiał ostrość podczas patrzenia przez wizjer. Więc jakby lustrzanka była mocno ukierunkowana w tą stronę, żeby robić zdjęcia patrząc przez wizjer, a nie odchylając ekran. A ten odchylany ekran jest ogromnym ułatwieniem, jeżeli chodzi o fotografowanie bezlusterkowcami. Tak jak powiedziałem, nie trzeba się kłaść robiąc zdjęcia z poziomu ziemi. Można sobie ten ekran tylko odchylić i wiemy, że ostrość zawsze będzie dobra, zawsze będzie mierzona i nastawiana w automacie w taki sposób, w jaki robimy to przez wizjer. Kolejną ważną zaletą aparatów bezlusterkowych w porównaniu do lustrzanek cyfrowych jest ich praca na wysokim ISO. Tak jak wspominałem już wielokrotnie i będę to wspominał jeszcze częściej na tym kanale, brak światła to jest standard fotografii przyrodniczej i to, co pomaga nam przetrwać w tych ciemnych warunkach, to właśnie podniesienie sobie ISO. A podniesienie ISO wiąże się z utratą troszeczkę jakości i troszeczkę bardziej z zaszumieniem tego zdjęcia, więc ważne jest, żeby zdjęcia były używalne na jak najwyższym ISO. No i tutaj już sam fakt, że w bezlustrach stosowane są nowsze sensory, nowsze matryce niż to miało miejsce jeszcze 5, 7, 10 lat temu właśnie w lustrzankach, powoduje to, że te sensory produkują lepszy obrazek przy wysokiej czułości ISO. Bardzo ważne dla nas jest też to, co znajduje się w samej nazwie aparatów bezlusterkowych, czyli brak lustra. W lustrzankach, zanim obraz przez obiektyw trafił na matrycę, był jeszcze odbijany przez lustro. I w związku z tym to lustro musiało sobie klapnąć, żeby światło zostało rzucone prosto na sensor i wtedy powstawało zdjęcie. Tutaj jest inaczej, bo tutaj tego lustra nie ma. Tutaj prosto światło leci, prosto trafia cały czas, jest przyjmowane przez ten sensor elektroniczny i w związku z tym daje nam dwie bardzo fajne cechy. Pierwsza cecha jest taka, że szybkostrzelność tych aparatów jest dużo, dużo wyższa, dlatego że możemy użyć tak zwanej elektronicznej migawki, czyli takiego komputerowego trzaśnięcia migawki bez fizycznego jej zatrzaśnięcia. Migawka jak sobie lata, no to jest to fizycznie ograniczone, jak szybko ona może się otworzyć i zamknąć, jak szybko kurtyna migawki pokona całą tą drogę od otwarcia do zamknięcia i ile razy w ciągu sekundy może tak klapnąć. Omijając ten element fizycznej migawki i zamykając i otwierając ją tylko i wyłącznie elektronicznie, no możemy to zrobić bardzo dużą ilość razy na sekundę. W tej chwili topowe aparaty przy elektronicznej migawce potrafią wykonać, kurczę, nie chcę skłamać, napiszę wam tutaj na dole, jak to sobie wygoogluję, ale to są ogromne, ogromne ilości. Nie wiem, czy się nie pomylę, jak powiem, że około nawet 100 klapnięć, elektronicznych oczywiście klapnięć na sekundę. To jest 100 zdjęć w ciągu sekundy. No to wyobraźcie sobie, ile ujęć ptaka w powietrzu szybko machającego skrzydłami możecie zrobić, jeżeli fizyczna migawka wam klapnie powiedzmy 5 razy na sekundę. W sumie nie musicie sobie wyobrażać, no 5, a ile razy jak zrobicie to samo zdjęcie przy użyciu elektronicznej migawki, naciskając plus na sekundę i generując tym samym 100 ujęć w trakcie tego machania skrzydłami. No to jest niesamowity plus. I druga rzecz, która wiąże się właśnie bezpośrednio z tą elektroniczną migawką, jest to, że przy włączeniu elektronicznej migawki, jeżeli korzystacie tylko z niej,
Aparat nie wydaje dźwięku podczas robienia zdjęć. To jest w ogóle przełomowe dla fotografów dzikiej przyrody, bo siedzą gdzieś w czatowni, jeżeli jakieś zwierzę do tej pory płoszyło się, bo byliście w stanie podejść do niego tak blisko, czy ustawić się tak, że ono podchodziło wam pod samą czatownię i wtedy musieliście się zastanawiać, ok, czy zrobić zdjęcie, czy ta migawka nie wystraszy tego zwierzęcia, tego ptaka, lisa, czy jelenia, który mi tak blisko podszedł. No to teraz tej obawy nie ma, bo teraz jesteście bezgłośni i o ile wy nie wydacie żadnego dźwięku poruszając się w tej czatowni, to aparat na pewno tego nie zrobi, ponieważ elektroniczna migawka jest całkowicie cicha. Więc jak już pewnie zauważyliście, ja mam bardzo wyrobione zdanie na temat tego, jaki sprzęt jest do fotografii dzikiej przyrody idealny. I tak, jestem nastawiony bardzo na plus w stronę aparatów bezusterkowych, po prostu uważam, oczywiście sam korzystam z takich aparatów, moje oba aparaty są bezusterkowe. Korzystałem wcześniej z lustrzanki i po przesiadce na bez lustra widzę, o ile lepiej i wygodniej po prostu mi się fotografuje. Ja absolutnie nie twierdzę, że lepsze zdjęcia można wykonać, bo posiada się aparat bezusterkowy, czy lepsze zdjęcia można wykonać, bo aparat, który posiadamy, jest droższy, szybszy, inny niż inne aparaty. Jakby wszystko jest subiektywne. Wybór sprzętu należy do nas, wybór sprzętu wybieramy po to, żeby nam się fotografowało wygodniej i żeby zmaksymalizować swoje szanse na to, że z terenu przyniesiemy jak najwięcej zdjęć. Natomiast żeby nie było, są też rzeczy, w których lustrzanka zdecydowanie jest lepsza od aparatu bezusterkowego. I teraz mamy taki moment, że to troszeczkę się zmienia, więc jeżeli ja o tym mówię teraz, to za pół roku może to już być całkowicie nieaktualne, bo trend idzie właśnie w zupełnie innym kierunku. Natomiast do tej pory z reguły było tak, że bez lustra były słabiej uszczelnione, były lżejsze, w związku z tym musiały być wykonane z troszeczkę bardziej plastikowych, powiedzmy, materiałów, nie z gorszej jakości, bo one zawsze były tam ze stopu, nie wiem, magnezu z czymś tam. Natomiast były te warstwy tego metalu i nawet warstwy plastiku były lżejsze, były cieńsze, były mniej odporne na warunki atmosferyczne, na zadrapania. Oczywiście zawsze bez lustra wychodziły również w tych najwyższych wersjach super uszczelnione i nadające się w teren tak samo jak stare, toporne, mocne lustrzanki. Należy jeszcze wspomnieć o dużo większej pojemności baterii, czy może nawet nie o pojemności, ale o samej ilości zdjęć, którą jesteście w stanie wykonać przy użyciu jednej baterii. No, jest całkowicie logiczne, tam jest troszeczkę mniej elektroniki, w bezlustrach macie jej więcej, więc te baterie są drenowane dużo szybciej tutaj. Ja, korzystając z aparatu Nikon D7200, tak, to był mój model poprzedni, D7200. Byłem w stanie fotografować przez cały dosłownie dzień od rana do zmierzchu i wracać do domu jeszcze z połową baterii. Więc w lustrzankach nie ma czegoś takiego, że tryb standby wyładowuje wam jakoś bardzo tą baterię. W bezlustrze, nawet kiedy ja nie robię zdjęć, ta bateria dosyć szybko znika w oczach. I podkreślam jeszcze raz, ten trend też się zmienia, bo teraz baterie troszeczkę w innej technologii zaczynają wychodzić i one też będą wytrzymywać bardzo długo. Natomiast na ten moment, ja na przykład w tym aparacie, którym teraz nagrywam, robiąc nim zdjęcia w terenie na cały dzień, ostatnio się przekonałem boleśnie, że mam 3 baterie do niego, a potrzebuję 6. Bo tylko na pół dnia by mi starczyło tych 3 baterii. Tak jak już wspomniałem, systemy bezusterkowe firmy produkujące aparaty, czołowe firmy Nikon, Canon, Sony, Olympus, Fuji, traktują teraz jako chleb powszedni. Wszystko, co powstaje, wszystkie obiektywy, wszystkie akcesoria nastawione są na współpracę właśnie z tymi aparatami. Aczkolwiek lustrzanki cyfrowe w dalszym ciągu produkują bardzo fajny obrazek i jeżeli te rzeczy, o których ja powiedziałem, które tak naprawdę usprawniają tylko to, jak w terenie wy się zachowacie, ile zdjęć przyniesiecie, które będą celne, które niecelne, w jakim świetle możecie fotografować, bo te wszystkie elementy, o których wspomniałem, one nie wpływają na jakość obrazka. One wpływają na to właśnie, na szybkostrzelność, na pojemność baterii, na szybkość działania fokusa. To są takie rzeczy związane mocno z elektroniką. Natomiast sama jakość obrazka, zdjęcia, porównując dwa różne zdjęcia, jeden z bardzo starej lustrzanki, drugi z mega nowego bezusterkowca, jeżeli będziecie oglądać je na monitorze, to prawdopodobnie nie dostrzeżecie różnicy totalnie. Więc jak najbardziej lustrzanki w dalszym ciągu są zdatnym aparatem do tego, żeby kupić go, wyjść z nim w teren i robić super perfekcyjne, piękne ujęcia. I teraz tutaj wyświetlę wam kilka takich proponowanych przeze mnie modeli, które nie obciążą zbytnio waszego portfela, a są
takimi sprzętami uznanymi w środowisku fotografów i nadają się do fotografii przyrody. Takie właśnie bardzo fajne aparaty na start. Pojawiają się tutaj również lustrzanki, jak widać. Po podjęciu decyzji lustro czy bez lustro, pozostaje jeszcze określić jeden parametr aparatu, czyli czy pełna klatka, czy APS-C, tak zwany crop. Debata pełna klatka kontra APS-C trwa od zawsze i jest masa argumentów przemawiających i za jednym, i za drugim. Ja jestem zdania, tak jak z każdym sprzętem w fotografii, we wszystkich dziedzinach, nie tylko fotografii przyrodniczej, każdy sprzęt jest sytuacyjny, każdy sprzęt jest najlepszy w rękach tego, kto go sobie wybrał. Nie ma czegoś takiego, jak lepsza jest pełna klatka albo lepsze jest APS-C. Absolutnie nie. Tak na szybko, żeby nie wprowadzić zbędnego chaosu, te określenia niepełna klatka i pełna klatka, czy pełna klatka i APS-C, czy pełna klatka i crop, jak zwał, tak zwał, pochodzą bezpośrednio od wielkości sensora, który użyty jest w aparacie. Czyli sensor niepełnej klatki będzie troszeczkę mniejszy niż sensor użyty w pełnej klatce, a pełna klatka będzie troszeczkę mniejsza niż aparaty wielkoformatowe na przykład. I najważniejszą rzeczą, która wynika właśnie z tej wielkości zastosowanego w aparacie sensora, jest to, jaki wycinek obrazu na różnych ogniskowych będziemy oglądać, czy w prostych słowach, jak bardzo obraz będzie przybliżony lub oddalony. Bo pamiętajcie, że cecha, jaką posiada obiektyw, czyli ogniskowa, wyrażona w milimetrach, to jest fizyczna ogniskowa obiektywu, a aparat jeszcze musi ją zinterpretować w jakiś sposób. I wiąże się to z tym, że podpinając ten sam obiektyw, dla przykładu będzie to 600 mm, do aparatu pełnoklatkowego i do aparatu APS-C, uzyskacie dwa różne pola widzenia. Korzystając z obiektywu o takiej samej ogniskowej na aparacie pełnoklatkowym i na aparacie APS-C, uzyskacie dwa zupełnie różne pola widzenia. Aparat APS-C po prostu zawsze będzie przybliżał Wam Wasze pole widzenia w odniesieniu do ogniskowej. To znaczy ogniskowa obiektywu jest jaka jest, tak? 600 mm to zawsze będzie 600 mm i ogniskowa pozostaje bez zmian, ale na APS-C w praktyce jesteście tak blisko, jakbyście korzystali w przypadku Sony na przykład z obiektywu 900 mm. Każdy producent, wydaje mi się, że wszyscy mają różne mnożniki przeliczania tej ogniskowej. Dla Sony jest to razy 1,5, dla Canona chyba razy 1,4 albo 1 razy 6, dla Nikona 1,4. Wyświetlę Wam to tutaj. Polega to na tym, że jeżeli kupujecie sobie aparat właśnie crop APS-C, to możecie łatwo, mnożąc ogniskową Waszego obiektywu przez te współczynniki, uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie pole widzenia będzie pokrywać ten obiektyw na Waszym aparacie. I pomimo tego, że nawet tłumacząc to w tej chwili, ja dostaję troszeczkę kręćka, bo jest to temat bardzo skomplikowany i definicje mają tutaj ogromne znaczenie, bo bardzo często możecie spotkać się na jakichś forach, na grupach na Facebooku z określeniem, że nie, przecież ogniskowa 35 mm na niepełnej klatce to nie będzie 35. Nie, ogniskowa dalej będzie 35, tylko pole widzenia będzie po prostu miało inny kąt. Więc jakby tutaj trzeba by bardzo rozpracować definicję. Natomiast pamiętajcie sobie taką rzecz, że korzystając z jednego obiektywu o danej ogniskowej na niepełnej klatce na APS-C zawsze jesteście jakby bliżej. Zawsze to pole widzenia jest węższe i przez to Wasza ogniskowa się wydłuża. Tak? Tak jak powiedziałem, dla tej mojej 600 mm założonej na Sony, na ten aparat, miałbym pole widzenia obiektywu 900 mm. I sam ten fakt, to, że zakładając jakikolwiek obiektyw na niepełnoklatkowy korpus, macie dłuższą ogniskową, macie węższe pole widzenia, samo to powoduje, że wy zawsze jesteście bliżej fotografowanego obiektu. A pamiętajcie, że na początku waszej przygody z fotografią zwierząt, te zwierzęta będą wam uciekać. Nie będziecie potrafić do nich podejść, będziecie się musieli dopiero tego nauczyć. I dlatego ja gorąco zawsze polecam na start właśnie korpus APS-C, bo zawsze tych milimetrów będzie Wam troszeczkę brakować. Aparaty niepełnoklatkowe są też zazwyczaj troszeczkę tańsze niż ich pełnoklatkowe odpowiedniki, ale mają też swoje wady. I na przykład wadą wielu aparatów niepełnoklatkowych jest to, że ich używalne wysokie ISO jest troszeczkę niższe niż w przypadku pełnej klatki. To jest raz, a dwa,
rozmycie, to nasze mydło w tle, ten nasz bokeh, jest po prostu gorszej jakości, jest to tło słabiej rozmyte niż na pełnej klatce, ale wydaje mi się, że nas z obiektywami powyżej tych 200-300 mm to kompletnie nie dotyczy, dlatego że tam kompresja tego tła jest tak wysoka i tak mocna, że to rozmycie uzyskujemy praktycznie zawsze, za każdym razem. Ja nawet wykonując zdjęcia na f8 czy f11, jeżeli tło jest dostatecznie daleko od obiektu, a zazwyczaj staram się, żeby tak było, no to mam to tło po prostu rozmyte. Więc w tej batalii, w naszym przypadku pełna klatka czy niepełna klatka, ja uważam, że z powodzeniem można fotografować i jednym, i drugim, i jest to nie tylko moje zdanie, tak po prostu obiektywnie chyba jest. Nie ma znaczenia, czy będziemy fotografować kropem, czy pełną klatką. Jakość i jedne, i drugie aparaty produkują niesamowicie wysoką i ostrość szczegół naprawdę można uzyskać, czy na kropie, czy na pełnej klatce. Najważniejsze dla Was jest to, czy potrzebujecie tej dodatkowej odległości gratisowej, którą zapewnia Wam właśnie niepełna klatka. Aha, no i ktoś zaraz powie, no halo, ale przecież w przypadku pełnej klatki też możemy być dalej, bo mamy ekstendery. Okej, mamy ekstendery, ale na kropie też je możemy zastosować i wtedy jesteśmy jeszcze dalej. A dwa, użycie takiego telekonwertera powoduje to, że my tracimy kolejną ilość światła, tak? To tak tylko wtrącenie, żeby nie było, że nie pamiętam o ekstenderach. Pamiętam. Natomiast na start nie wiem, czy warto pchać się w takie agresywne rozwiązania. No i jak ekstendery, to płynnie udało nam się przejść do wisienki na torcie, czyli do obiektywu. Oczywiście po lewej stronie wyświetlę tutaj Wam propozycje i aparatów pełno, niepełnoklatkowych i obiektywów, które ja bym wybrał na start, gdybym musiał wybierać drugi raz. Już pomijając fakt, że mój obiektyw nie jest jakimś super rewelacyjnym i również można go traktować w tych kategoriach, on też tutaj się pojawi, bo jak najbardziej, jeżeli ktoś ma troszeczkę większy budżet, to może sobie kupić mojego Sonyaka 200-600, który uważam do 10 tysięcy jest to najlepszy możliwy wybór. Ale jak w ogóle wybierać obiektyw? Na co zwrócić uwagę? No na pewno na ogniskową. I tak jak podkreślałem to już w przypadku aparatów przed chwilą, odległość, w jakiej znajdujecie się od obiektu, czyli to zbliżenie się do fotografowanego zwierzęcia, na pewno będzie stanowiło problem na początku, chyba że macie już jakieś doświadczenie z podchodem zwierząt albo z maskowaniem, z wyczekiwaniem, z fotografią z czatowni. Jeżeli nie macie takiego doświadczenia, to moim zdaniem zawsze będziecie za daleko. Ja pamiętam swoje początki i zawsze mi tej odległości brakowało. W związku z tym na start absolutnie nie polecam ogniskowej poniżej 400 mm. Bezpiecznie. I tak da się robić zdjęcia na 100, na 200, na 300 mm. Oczywiście da się zrobić piękne zdjęcia dzikiej przyrody krótszymi obiektywami. Mało tego, są fotografowie, którzy fotografują ustawiając aparat na statywie z obiektywem na przykład, nie wiem, 13 mm, czy 20 mm, czy 24 mm. Oddalają się i czekają, aż zdjęcie podejdzie 10-15 cm od tego aparatu i zdalnie wykonują zdjęcie albo przy użyciu jakiejś fotokomórki na ruch. Więc oczywiście, że się da, ale podkreślam, jeżeli ma być troszeczkę łatwiej i jeżeli chcemy jak najmniej kombinować, a jak najwięcej robić zdjęć, to potrzebujemy tą odległość między modelem a nami skrócić. I to zapewniają nam obiektywy właśnie o długiej ogniskowej. Niestety minusem obiektywów o długiej ogniskowej jest to, że są one strasznie drogie, czy względnie drogie w porównaniu na przykład do obiektywów portretowych. Bo tak jak ostatnio z kimś rozmawiałem, portretowy obiektyw za 15 tysięcy to jest już level taki profesjonalny. To jest konkretny obiektyw do portretów. A obiektyw do dzikiej przyrody za 15 tysięcy to jest dopiero tak, no okej. Dopiero zaczynamy wchodzić w tą półkę takich obiektywów, z których można powiedzieć, że jest to czołówka w tej dziedzinie, w tej branży. Nie chcąc wydawać kokosów, powiedzmy tak gdzieś w okolicach 4 do 10 tysięcy, można kupić już naprawdę bardzo fajne obiektywy ze stabilizacją. Obiektywy bez stabilizacji można kupić używane już za powiedzmy 1500-2000 i nimi również zrobicie bardzo fajne zdjęcia i zdjęcia z tych obiektywów będą również na pewno fantastyczne. Za co dopłaca się przy tych obiektywach? Skąd bierze się w ogóle różnica w cenie? Dlaczego można kupić obiektyw za 1500? Dlaczego można kupić obiektyw za 60 tysięcy? No przede wszystkim jest to rozdzielczość obiektywu, czyli to, jak dużo szczegółów obiektyw zarejestruje z danej odległości.
Druga sprawa to wykonanie, uszczelnienie, przede wszystkim jasność. Jasność obiektywu, która tutaj ma kluczowe znaczenie, bo ja fotografując teraz nawet tym moim 200-600 od Sony, z którego jestem bardzo zadowolony, ja tam mam światło 6,4, więc dosyć ciemno. Fuji swój konkurencyjny obiektyw też 150 chyba 600 albo 160-600, w każdym razie zoom od Fuji, który miałby konkurować z tym obiektywem od Sony, on ma światło na tym dłuższym końcu f8. Obiektywy za 60 tysięcy, obiektywy za 40-50 tysięcy, przy 600 mm, przy 400 mm, przy super rozdzielczości, przy super jakości potrafią mieć światło 2.8, czyli to jest już na tyle jasno, że można fotografować całkowicie praktycznie przed świtem, jeszcze w takim półmroku. No ale mówię, za tym idzie cena. My skupiając się bardziej na obiektywach w okolicach, powiedzmy taki entry level, cały czas staram się tutaj uskuteczniać w okolicach 3000, 4 do 10 tak max powiedzmy. Raczej nie otrzymamy obiektywu stałoogniskowego. Są jakieś pewnie ewenementy ze światłem f11, f8, czy trochę krótsze jakieś stałki 200 mm, 300, jasne, które kosztują, mieszczą się w tym zakresie. Natomiast ja bardzo mocno proponowałbym zoomy. Super zoomy od, przepraszam, nie super zoomy, tylko super telefoto. Tak się nazywa, mamy telefoto, czyli takie tele do 200, do 300, później mamy super telefoto, czyli te obiektywy właśnie do 500, do 600 mm. I zazwyczaj wybierając taki obiektyw, czy od Tamrona, od Sigmy, od Sony, od Nikona, od Canona, od Fuji, ten od Fuji w sumie stania, on też jest całkiem spoko, ale no zaszaleli tutaj, ja nie wiem jak im to wyszło. Nie jest to, jest to dobry obiektyw, ale jest stanowczo za drogi, jak na to, że ma światło tylko i wyłącznie f8. Ale do brzegu, więc w tych pieniądzach raczej super zoomy. I w tej cenie raczej nie oczekujcie, że znajdziecie coś ze światłem większym niż te 6,3, 6,4. Dlatego, że po prostu w tym zakresie cenowym tak jest i trzeba się z tym liczyć, że będzie troszeczkę ciemniej. Ale czy obiektywy od Tamrona 150-600, czy Sigma 150-600, czy teraz te nowe od Tamrona i Sigma troszeczkę krótsze, jest chyba 60, Sigma ma 60-600 jeszcze, Tamron 150-500 albo 200-500, one wszystkie się tutaj pojawiają i są to naprawdę bardzo fajne obiektywy z dobrą, z najlepszą chyba możliwą w tych pieniądzach rozdzielczością, dobrze uszczelnione, czyli to są wszystko obiektywy, które możecie śmiało wykorzystać do fotografii dzikiej przyrody, na nie może nawet delikatnie napadać, jeżeli macie też korpus uszczelniony, to deszczu nie powinniście się obawiać. Ja Tamronem 150-600 fotografowałem bardzo długo i bardzo często w deszczu, w piachu, w jakimś tam kurzu. Ten aparat wyglądał tragicznie pod koniec swojego życia i ten obiektyw nigdy nie odmówił posłuszeństwa, nigdy nic do środka nie naleciało, więc to uszczelnienie już w tych pieniądzach naprawdę może być bardzo fajne i spokojnie możecie, wydaje mi się, zaufać mu w takim deszczu, wiecie, nie w ulewie konkretnej, żeby gdzieś tam pod ciśnieniem te krople cały czas uderzały nam w ten obiektyw, ale jakieś takie mniejsze mrzawki, czy wyciągnięcie go w większej ulewie, na przykład na 10-15 minut, schowanie do plecaka, czy wytarcie. Te obiektywy w tych pieniądzach już wytrzymują tego typu rzeczy. I te obiektywy, które tutaj zobaczycie, śmiało możecie sobie przepuścić przez tą wyszukiwarkę na kanale właśnie Chrisa Frosta. Jeżeli chcecie zaopatrzyć się w któryś z tych obiektywów, sprawdzić, czy ja nie gadam jakichś głupot, czy rzeczywiście są to obiektywy, które są w tej cenie i możliwie najostrzejsze, i dobrze zabezpieczone, wiecie, weather sealing, czy generalnie są to polecane sprzęty? Jak najbardziej są to wszystko obiektywy w środowisku fotografów przyrody, takie na start bardzo uznane i szanowane. I polecam Wam sprawdzić sobie ich recenzje właśnie na kanale u Chrisa Frosta, bo tam zobaczycie też te testy ostrości. I porównajcie sobie to z innym obiektywem, który na przykład ktoś Wam proponuje używany na jakiejś grupie na forum. Sprawdźcie sobie zawsze taki obiektyw jeden kontra drugi, obejrzyjcie, poświęćcie te 20 minut czy 30 minut na obejrzenie takich testów i zobaczcie po prostu, który obiektyw wypada lepiej pod względem ostrości, jakości wykonania i szybkości autofokusa. I te obiektywy, które tutaj widzicie, one właśnie w tych trzech cechach, czyli jakość obrazka, kontrast, ostrość na środku i na bokach kadru, szybkość autofokusa, jakość wykonania i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, one w tych trzech rzeczach, w tej cenie, o której my mówimy, czyli do 10 tysięcy, są naprawdę rewelacyjne. Do 10 tysięcy mam na myśli nowe. Jeżeli używane,
to troszeczkę tutaj parametry nam się zmienią i można trochę bardziej kombinować, aczkolwiek chyba tylko w przypadku Nikona. Natomiast do tej dychy nowe sprzęty, to co się Wam tutaj wyświetla, to jest najlepsze, co możecie dostać. Jeżeli coś pominąłem, to nie dlatego, że celowo chcę zdeklasować tutaj jakiś sprzęt, tylko po prostu o nim nie wiem, że istnieje. Więc jeżeli macie coś, co może konkurować z tymi sprzętami tutaj, to bardzo chętnie poczytam o nich w komentarzach. I wyszedł z tego bardzo długi odcinek. Ja nie spodziewałem się tego, myślałem, że to będzie taka szybka pigułka, natomiast widzę, że jest parę tematów, które chciałbym rozwinąć jeszcze w osobnych odcinkach, na przykład porozmawiać o tym, jak mi osobiście fotografuje się tymi Sony, które ja posiadam, czyli A6400 i A7III z obiektywem 200-600. Chciałem też porozmawiać dłużej troszeczkę o tym, jak fotografuje się niepełną klatką i pełną klatką, jak to wygląda w praktyce, czy te różnice są aż tak ogromne. Jakichś testów na pewno nie będę robił, ale widzę, że jestem w stanie rozgadać się na ten temat troszeczkę dłużej, więc takich odcinków też w przyszłości się spodziewajcie. Na ten temat przepraszam za to, że wyszło tak chaotycznie, ale no, biegałem pół dnia za puszczykiem, zmarznięty. I to, co miałem tak fajnie dla Was poukładane w głowie, troszeczkę mi się rozmyło, troszeczkę się tutaj rozwaliło. Natomiast mam nadzieję, że te opisy, które tutaj będą się wyświetlać, dadzą Wam jakiś pogląd na to, jakiego sprzętu należy szukać na początku, jak w ogóle się za to zabrać. I mam nadzieję, że ten mój komentarz odnośnie wszystkich tych aspektów, na które warto zwrócić uwagę w przyborze sprzętu, również okaże się dla Was pomocny. Gratulacje dla tych, którzy wytrwają do końca tego filmu. Ja na ten moment żegnam się z Wami. I tak jak powiedziałem, będę tutaj wracał fotografować czy podejmować próby fotografii Puszczyka Uralskiego. Chyba nie będę jeździł nigdzie indziej, dopóki mi się nie uda, tak samo jak robiłem to właśnie z jemiołuszkami i zdjęciołami, bo jest to taki sposób, który się sprawdza. Chodzę, aż wychodzę i aż zrobię te zdjęcia. I mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej, a w międzyczasie obiecuję zasypywać Was kolejnymi materiałami na bardziej i mniej techniczne tematy. Takie krótsze podsumowanie ze scenariuszem odnośnie wyboru sprzętu również Wam nagram, natomiast tutaj mieliście taką bardziej pogawędkę, troszeczkę bardziej rozbudowaną moją opinię. Taką pigułkę też postaram się dla Was wykonać. Poza tym chciałbym docelowo, żeby te poradniki były takie no, bardziej zwięzłe, rozbudowane. Tylko potrzebuję scenariusza, do tego potrzebuję dokończyć swoje studio, które robię w domu. I wtedy będzie trochę łatwiej, bo takie nagrywania z terenu to jest dla mnie zawsze walka pomiędzy tym, czy usiąść i nagrywać, czy jeszcze tą godzinę, czy półtorej godziny pochodzić za tym ptakiem i spróbować go może mimo wszystko znaleźć. No staram się zawsze priorytetyzować tutaj nagrania dla Was i stąd też taki troszeczkę większy chaos, bo tego czasu po prostu jest coraz mniej na przygotowywanie i odcinków, i fotografii jednocześnie, natomiast mam nadzieję, że uda mi się to w końcu pogodzić, a studio w domu, które przygotowuję, na pewno ułatwi mi nagrywanie takich konkretnych materiałów już ze scenariuszem, gdzie przygotuję sobie cały tekst i będę Wam po prostu czytał przelane myśli na papier, będzie to na pewno bardziej zwięzłe, aczkolwiek to, co usłyszeliście w tym odcinku, to są moje przemyślenia, moje odczucia i moje rady dla Was i mniej więcej one podyktowane były tą drogą, którą ja przeszedłem od początku podniesienia pierwszy raz aparatu do fotografii przyrody aż do dzisiaj. Więc moje bardzo subiektywne opinie, które Wam tutaj chamsko przedstawiam i wciskam, są po prostu uwarunkowane tym, jak ja podchodziłem do fotografii przez ostatnich parę lat, jak zmieniały się moje potrzeby sprzętowe i na tej podstawie starałem się doradzić właśnie Wam. Dziękuję bardzo za cierpliwość, zapraszam na mojego Insta, zapraszam do zostawienia po sobie zdecydowanie komentarza, łapki w górę i jeżeli podoba Wam się taki format pogadankowy, to z chęcią zobaczę Was jako nowych subskrybentów na kanale, będziemy się częściej widywać. Dzięki bardzo za cierpliwość. Do zobaczenia. Hej.